Kolejne spotkanie zorganizowane przez Klub Obywatelskich Szanów poświęcone było służbie zdrowia. Uczestniczyły w nim dwie posłanki z Platformy Obywatelskiej z Małopolski Zachodniej, Lidia Gądek oraz Dorota Niedziela. Na spotkanie przybył również dr Andrzej Zieliński ze Szpitala Powiatowego w Szanowie. Dyskusja podsumowująca funkcjonowanie służby zdrowia za rządów PiS-u była wielowątkowa, ale kilka tematów omówiono szerzej. Dużej krytyce dyskutanci poddali ustawę, która wprowadziła tzw. sieć szpitali. Najgorszą rzeczą było przepchnięcie bez konsultacji, a właściwie nie słuchając wszelkich głosów konsultacji ze strony opozycji, dyrektorów szpitali, ordynatorów, konsultantów, ekspertów, przepchnięcie ustawy o tzw. sieci szpitali. To był absolutny dramat. W pierwszej wersji to był już kompletnie dramat taki rozsypkowy. Około 200 szpitali, niektórzy twierdzili, że około 500 w Polsce mogłoby zniknąć z mapy leczniczej kraju. Zniknęło około setki tak naprawdę. O tym się głośno nie mówi w tej chwili, ale taka jest prawda. W trakcie spotkania podkreślano, że problemy służby zdrowia będą się pogłębiać w najbliższej przyszłości. Szczególnie niepokojący jest brak lekarzy i pielęgniarek. Jeśli chodzi o niedobór w Polsce lekarzy, to jest tak szacowane około 30 do 50 tysięcy lekarzy. Natomiast jeśli chodzi o pielęgniarki, to jest niedobór w Polsce 130 tysięcy. Kolejnym niepokojącym symptomem jest ograniczenie pieniędzy na wiele procedur medycznych. Proszę zwrócić uwagę, znalazło się prawie miliard dla telewizji publicznej. Znalazło się bez problemu 100 milionów dla pewnego księdza zwanego nie wiadomo dlaczego ojcem. 500 milionów dla Czartoryskich, tak po prostu. Już o nagrodach nie wspominam, bo już Dorota o tym mówiła. Ale dla rezydentów, dla noworodków, dla leków po przeszczepie, dla procedury in vitro, dla innych procedur medycznych nie ma pieniędzy. Dyskusja o służbie zdrowia trwała około 2 godzin.